Cześć, witajcie. Jest ze mną nowy Hammer Iron V. Pozwólcie, że przybliżę Wam sylwetkę tego smartfonu. Zapraszam. Nie wiem, czy wiecie, ale marka Hammer obchodzi już swe dziesięciolecie. A oto jeden z najnowszych modeli tej marki, niedrogi Hammer Iron V. Jak się zapewne domyślacie na podstawie jego wyglądu, telefon ten jest wszystkoodporny. Ma militarny certyfikat wytrzymałości MIL STD810H, czyli nie boi się upadków, uderzeń, zgniatania itd. Może pracować w ekstremalnych temperaturach od minus 20 do plus 55 stopni. Zatem ani mróz, ani upał mu nie straszny. Do tego ma jeszcze certyfikat szczelności IP69, czyli spokojnie można go zamoczyć, zanurzyć, może na niego padać deszcz. Nic złego się nie stanie. Obudowa pokryta gumopodobnym tworzywem jest bardzo odporna na zarysowania, a jednocześnie chroni wnętrze telefonu na wypadek upadku z dużej wysokości. Producent zadbał o praktyczny dodatek w postaci zaczepu do smyczy. Można ten telefon dzięki temu sobie na przykład nosić na szyi i mieć do niego wygodny dostęp. Względnie, kiedy dajmy na to wspinamy się po górach, sobie można przyczepić jakiś tutaj łańcuszek po to, żeby telefon, nawet jak nam z dłoni się wyślizgnie, nie poleciał w przepaść. Smartfon można mieć w dwóch wersjach kolorystycznych, z których moim zdaniem ta z pomarańczowymi wstawkami jest zdecydowanie ciekawsza. Te delikatne akcenty dodają temu smartfonowi ciekawego wyglądu. O bezpieczeństwo danych w telefonie dba całkiem dobrze działający boczny czytnik linii papilarnych zintegrowany z klawiszem łącznika. Alternatywnie możemy skorzystać z rozpoznawania twarzy. W smartfonie znalazł się też dodatkowy boczny przycisk, któremu można przypisać aż 3 różne funkcje: do pojedynczego kliknięcia, do dwukliku oraz do dłuższego przytrzymania. Przycisk ten może być po prostu skrótem, powiedzmy do uruchamiania latarki czy aparatu fotograficznego, ale może też uruchamiać dowolną wybraną przez nas z listy aplikację, czyli na przykład możemy jednym klikiem sobie odpalać Facebooka, jeżeli akurat tego mamy potrzebę. Aparat fotograficzny w tym telefonie ma tryb robienia zdjęć podwodnych, zatem ten klawisz może również stać się doskonałym wyzwalaczem migawki. Smartfon wyposażono w 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+, chroniony pożarnym szkłem i dosyć szeroką ramką, zatem możemy być niemal pewni, że byle upadek temu smartfonowi nie będzie straszny, a ekran nie potłucze się przy byle uderzeniu. Co ważne, panel dotykowy tego smartfonu ma również tryb obsługi w rękawiczkach, zatem nie musimy zdejmować rękawiczki roboczej czy też narciarskiej, by skorzystać z dotyku na tym telefonie. O sprawną obsługę podstawowego pakietu aplikacji dba tutaj procesor MediaTek Helio G36, wspierany przez 6 GB pamięci operacyjnej, 6 GB wirtualnego RAMu oraz pamięć wewnętrzną 64 GB, może nie największą, ale za to mamy możliwość poszerzenia jej za pomocą wymiennej karty microSD. Warto jeszcze dodać, że ten telefon jest eSIM ready, co oznacza, że po zakupieniu dodatkowej karty z chipem i umieszczeniu jej w gniazdku na kartę fizyczną, mamy też dostęp do technologii eSIM, która na przykład ułatwi nam zakupienie planu taryfowego podczas podróży. Dużym atutem tego telefonu, w sensie dosłownym, jest też akumulator o pojemności 6320 mAh, który zapewni długi czas działania, a w razie potrzeby może poratować energią również inny smartfon, bo ma funkcję powerbanku. Kolejnym atutem z pewnością jest też czysty, pozbawiony zbędnych dodatków interfejs, doposażony za to w radio FM oraz zestaw przydatnych akcesoriów, np. miernik hałasu. Smartfon ma też rzecz jasna NFC, czyli bez problemu nim zapłacimy. Ma oczywiście pakiet aplikacji od Google, a do płynności jego pracy trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Telefon nie przegrzewa się, a jego wydajność nie spada wraz z rosnącym obciążeniem i temperaturą procesora. Producent oferuje również do tego smartfonu opcjonalny pokrowiec. Fabrycznie jest też naklejona folia ochronna na wyświetlaczu. Smartfon ma również 8-megowy aparat do selfie i bardzo przyzwoity 50-megapikselowy tylny aparat z przysłoną 1.8. Obok jest jeszcze ciekawszy aparat, noktowizyjny, 24-megapikselowy, robiący zdjęcia w całkowitej ciemności. Ten aparat wykorzystuje podczerwień i nie wymaga do zrobienia zdjęcia żadnego światła. Zdjęcia są co prawda czarno-białe, ale za to możemy robić je w totalnej ciemnicy, w nocy, czy też w pomieszczeniach bez światła i innych tego rodzaju zakamarkach. Zdjęcia pozwolą nam zajrzeć tam, gdzie nasze oczy już nie dają rady. Wszystko to razem wyceniono na 999 zł. Chyba nieźle, co? I to już wszystko o Hammerze Iron V. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!